Dzień dobry Państwu, witamy w Muzeum Pana Tadeusza na kolejnym spotkaniu z cyklu Tłumacz w Muzeum, tym razem organizowanym we współpracy z Instytutem Getego w Krakowie i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Spotkanie Cuzamen do celu poprowadzi Małgorzata Słabicka Turpejnen, germanistka, interkulturalistka, autorka kilkudziesięciu przykładów powstałych we współpracy z wydawnictwami w Polsce i w Niemczech. Od ponad 20 lat tłumaczy książki dla dzieci, eseje, beletrystykę, jak również literaturę faktu poruszającą zagadnienia społeczno-historyczne i kulturowe. W jej dorobku są m.in. utwory dolnośląskiego noblisty Gerharta Hauptmana, Jorga Berniga, Corneli Funke. Jako członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury działa głównie na rzecz poprawy medialnej widoczności tłumaczy i tłumaczek. Uczestniczka i współkoordynatorka cyklu warsztatów Cusamen do celu. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I chcielibyśmy zacząć też od przedstawienia gości dzisiejszego wieczoru, uczestników projektu Cudzamen do celu. Zacznę, zacznę od lewej strony. Kamil Dzikowski ukończył filozofię, germanistykę i tłumaczenie ustne. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym spędził kilka semestrów na uniwersytetach w Bolzano, Greifswaldzie i Jenie. Tłumaczenia uczył się także na Wydziale Translatologii Uniwersytetu w Moguncji. Do niedawna zajmował się tłumaczeniami jako główną aktywnością zawodową, tłumacząc teksty medyczne. Ma w dorobku kilka pozycji popularno-naukowych z języka angielskiego, ale jego głównym językiem wyjściowym jest niemiecki. Przyłożył na język polski y, Strach bramkarza przed Jedenastką, austriackiego noblisty Petera Handkego oraz Szyję Żyrafy i Spis Paru Strat y, niemieckiej pisarki Judith Szalański. Ostatni przekład znalazł się na krótkiej liście Nagrody Literackiej Angelus i został wyróżniony Nagrodą Translatorską Literatury na świecie. Następną osobą jest Katarzyna Łakomik, która studiowała na Uniwersytecie Śląskim, następnie też w Farfurcie, Marburg Marburgu i Trewirze. Pracowała nie tylko jako tłumaczka, ale też jako lektorka i nauczycielka akademicka, również na Wydziale Filologii Germańskiej. Jest też tłumaczką przysięgłą i specjalistyczną, ale literatura jest jej wielką pasją, która... Od ostatnich kilku lat ją całkowicie pochłania. Tłumaczyła też artykuły historyczne na niemiecki, a jeżeli chodzi o tłumaczenie na polski, to można by tutaj wymienić na przykład przekłady Bianki Josifoni, wybacz, czy też Leny Kifa, powieści historyczne Zakurzona Kronika, Aminant Kramp. Oprócz tego książka, którą przetłumaczyła pod tytułem Śmieci, najbardziej uciążliwy problem na świecie, zdobyła nagrodę Mądra Książka Roku 2019. Jest współinicjatorką, matką, założycielką, można powiedzieć, jedną z, z nich, cyklu Cuzamen do Celu i współkoordynatorką tego cyklu warsztatów. Następną osobą jest Ewa Mikulska-Frindo. Dziękuję. Jest absolwentką wrocławskiej wiedeńskiej germanistyki, literatu, literaturoznawczynią, tłumaczką literacką i audiowizualną z języka niemieckiego. Pracuje jako adiunktka na filologii germańskiej na Uniwersytecie WSB Meritowe we Wrocławiu. Tłumaczyła na polski teksty takich autorów jak Thomas Bernhardt, Hans Magnus Enzensberger, Gerhard Fritsch, Ali Klein, Michel Marli i wielu innych. Przekładała także dla różnych czasopism takich jak litura, Literatura na świecie czy Tlen literacki. E, oprócz tego e, zdobyła drugie miejsce w konkursie na przekład Szlifiernia Diamentów organizowanym przez Austriackie Forum Kultury i Instytut Getego. Naszym czwartym gościem jest Mark Ordon. Jest tłumaczem literackim, ale też technicznym. Jest absolwentem filologii germańskiej i językoznawstwa na Auckland University w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego poszerzał swoją wiedzę na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Poznańskim Adama Mickiewicza. Z niemieckiego przełożył na angielski szereg tekstów literackich. Oprócz tego tłumaczy też z polskiego na angielski, na przykład Ganbare, Warsztaty Umierania oraz Auroville, Miasto Zmarzeń, Katarzyny Boni. Obecnie, obecne obszary zainteresowań obejmują niemiecką literaturę tworzoną przez autorów ze środowisk migracyjnych, a także francuskojęzyczną i niemieckojęzyczną literaturę szwajcarską. Jest nie tylko członkiem STL, ale też członkiem Stowarzyszenia American Literary Translators Association. E, proszę Państwa, cykl Cuzamen do Celu zrodził się ponad rok temu. E, na początku chcielibyśmy opowiedzieć, na czym w ogóle ta idea polega, i myślę, że adresatką najlepszą jest tutaj Kasia, która y, była inicjatorką, pomysłodawczynią tego wraz z Agatą Teperek. Ale zanim jeszcze porozmawiamy o genezie tego projektu, chciałam jeszcze nadmienić, że oprócz nas, którzy są tutaj, naszej piątki, w projekcie było też jeszcze cztery nasze koleżanki, które niestety z różnych powodów nie mogą z nami tutaj dzisiaj być, ale jestem pewna, że możemy im pomachać do kamery. Oglądają nas w tej chwili. Są to Małgorzata Gralińska, Dorota Stroińska, Zofia Sucharska i Agata Teperek, druga, druga współzałożycielka, współinicjatorka tego pomysłu. Kasiu, czy możesz opowiedzieć parę słów o genezie tego projektu? Oczywiście, z miłą chęcią, z największą przyjemnością, dlatego że ten pomysł pojawił się w takiej różnej rozmowie między mną a Agatą, kiedy organizowała w zeszłym roku, w lutym, warsztaty dla nas tłumaczy i tłumaczek zrzeszonych w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. To były warsztaty językowe z języka polskiego i zatrzymałam się wówczas, ponieważ były to warsztaty Weekendowe u niej na noc. Dużo dyskutowałyśmy i między innymi opowiedziała mi o swoich warsztatach z języka szwedzkiego, bo Agata Teperek jest również tłumaczką z języka szwedzkiego, które organizuje Justyna Czechowska. Justyna Czechowska zdobywa wspaniałych sponsorów na te warsztaty. To są zawsze kilkudniowe również. Wydarzenia i z których mogą czerpać wszyscy tłumacze, którzy biorą w nich udział, wspólnie tłumaczą różne dzieła, utwory, opowiadania, które Justyna potem stara się, dla których stara się znaleźć wydawców i to się bardzo często udaje. No i wtedy zaczęliśmy rozmawiać i tak zamarzyłyśmy sobie, żeby zorganizować coś podobnego, zorganizować również na żywo. Ponieważ większość czasu tłumacze spędzają przed komputerami, a to był taki okres popandemiczny, kiedy bardzo nam brakowało wszystkim kontaktu z innymi osobami na żywo. Więc um, zaczęłyśmy tak dyskutować, co by to mogło być i jak by to moż, mogło wyglądać. Więc najpierw ten pierwszy warunek, koniecznie na żywo, koniecznie rozmawiając ze sobą, pracując nad czymś razem, wspólnie, nad niekoniecznie łatwymi rzeczami, gdzie moglibyśmy się rozwijać, może w różnych miastach, może skoro się wszyscy ruszamy z domów tak czy tak na różne targi, może podczas targów właśnie jako takie wydarzenie w sąsiedztwie, nie jako targów. Um, no, i zaczęłyśmy się zastanawiać powoli, jak to zrobić. Um, nie miałyśmy nawet sali, nie miałyśmy tak konkretnie żadnych sponsorów na początku, ale weszłyśmy w rozmowy, zaczęłyśmy rozmawiać z Instytutem Goethego, który jest od początku naszym najcudowniejszym partnerem i, i jemu zawdzięczamy najwięcej, oprócz stowarzyszeniu oczywiście. Um, oprócz tego. Um, Ponieważ faktycznie udało się zrealizować ten pomysł, żeby spotykać się w różnych miastach, za każdym razem rozmawiamy z innymi sponsorami z miasta. Na przykład w Poznaniu sali i miejsce nam udziel, udzielił Uniwersytet Poznański. W Krakowie była to Willa de Deciusza. W Warszawie, znowu Instytut Getego, tak, teraz jesteśmy tutaj w tym pięknym miejscu. Także za każdym razem to są inni partnerzy. Na początku organizowałyśmy wszystko z Agatką, natomiast teraz dołączyła do nas od dwóch cyklów również Gosia. Właściwie od… Od poznania. Od poznania. Tak, czyli, czyli to jest trzeci. Trzecie spotkanie, które tak. organizujemy razem. Mhm. Agatki dzisiaj nie ma, ale myślę, że jest z nami albo po drugiej stronie kamery, albo na pewno duchem w tym momencie. Dziękuję Ci, Kasiu. Ja do listy podmiotów, które włączyły się w naszą akcję, które ją wsparły bardzo hojnie, dodam jeszcze targi frankfurtskie, frankfurtskie targi książki, które specjalnie dla nas przygotowały. Program, w którym zaproszono trzy ekspertki, które specjalnie przyjechały z Niemiec dla nas, by wygłosić prelekcję, gdy byliśmy w Warszawie, spotykając się z przedstawicielkami targów jako podmiotu. I jeszcze Agencja Gral. Tak, Agencja Gral, która, która też zainwestowała dużo czasu i serca w spotkanie z nami, agencja pośrednicząca. W promowaniu literatury niemieckojęzycznej w Polsce. Także jak widzą Państwo, ta lista jest długa. Bardzo dziękujemy też Muzeum pana Tadeusza i Osolineum za włączenie się do naszego programu i, i wsparcie naszej inicjatywy. I teraz pytanie do Was wszystkich: Zainwestowaliśmy czas, zainwestowaliśmy też pracę naszą w ten projekt. Warto było? Absolutnie, absolutnie. Może ja teraz przekażę mikrofon ja, Może, może na... najpierw Kamil by powiedział coś na ten temat. A jeżeli tak, to... Ja bym chciał Wam najpierw bardzo podziękować za cały was, wasz czas, waszą pracę, jaką włożyłyście. Nadal wkładacie w to, bo naprawdę. No te warsztaty są tylko owocem Waszej długiej pracy setek maili, może nie setek, ale wielu maili. I no moim zdaniem naprawdę warto w czymś takim uczestniczyć. Warto, żeby się takie rzeczy odbywały. Też dzisiaj się zastanawialiśmy, czy nie lepiej by to robić w formule na przykład zdalnej. No nie, to tutaj założenie jest takie, że chcemy się spotykać na żywo i myślę, że to jest no te, też bardzo ważne, bo trudno jest jednak nawiązać jakieś trwalsze kontakty w formie zdalnej. A, a te kontakty się liczą. Właśnie. My myślę, że ten networking jest bardzo tutaj potrzebnym elementem. Wła, zwłaszcza na, jak się tłumaczy z tego samego języka. No może, może tyle. A może teraz. Teraz, ja? Dobry. Także. Dla mnie bym powiedział, właściwie no dołączam się do wszystkich waszych słów. Tak, bliżej mikrofon, dobra. Dołączam się do wszystkich waszych wypowiedzi, ale dla mnie przede wszystkim uważam, że w tej naszej grupie jest pewna jakaś siła. Że tym bardziej dla mnie, że ja tak dołączyłem stosunkowo późno w mojej jakiejś karierze, karierze tłumackiej do, do tłumaczeń literatury, a w szczególności na język polski, to dla mnie to było nieocenione. Yy, właśnie takie doświadczenie, że mogłem właśnie posłuchać, jakby wasze głosy, wasze spojrzenia. Yy, nie wiem, co tam, 10 czy 12 par oczu, czy 14 to nie jedno. A rzeczywiście jako tłumaczę, często pracujemy tylko my, ekran, prawda, cztery ściany, no, ten, ten kontakt i ta wymiana doświadczeń, bo każdy z nas ma jakieś inne doświadczenia. To jest naprawdę dla mnie to jest bardzo cenne. I no i też oczywiście dołączam się do podziękowań za Waszą pracę, bo wiemy tak jak mówiliśmy o tych spotkaniach właśnie takich na żywo, że wymaga to bardzo dużo pracy, spięcia, dużo takich logistycznych, jakby różnych problemów i spraw i, i współpracy właśnie ze, ze sprzyjającymi nam instytucjami. Także jest to dla mnie jest to najbardziej cenne. Dobry. Dziękuję. Ewa może ja jestem ogromnie wdzięczna organizatorkom naszym, no i też uważam, że w Grupie Siła jest to no, tak cenne doświadczenie w, w, w karierze tłumackiej. Właśnie to, że jesteśmy razem, tak? że działamy jako grupa, co wzmacnia nasz jakby przekaz. I to, o czym też starałam się mówić na targach frankfurckich w Warszawie, że chcemy troszkę zmienić ten imidż literatury niemieckojęzycznej, prawda? Że, że to nie jest tylko literatura skomplikowana, bo ona takim, takim jakby mitem jest trochę otoczona, że to może być lektura wciągająca, że to może być ciekawe. Dla mnie, oprócz właśnie tej naszej współpracy, gdzie siedzieliśmy nad tymi tekstami, bardzo często intensywnie, prawda? Bo to były długie godziny. Gosia nam tu czas mierzyła zawsze, że tam po ile mamy na, na dany tekst. To jeszcze te właśnie dodatkowe spotkania, tak? No, dla mnie tu chciałabym wymienić właśnie koniecznie naszą redaktorkę i korektorkę Justynę Żebrowską, która nam no, dużo serca włożyła w te nasze próbki. No i dla mnie też bardzo ciekawe było spotkanie z agentem literackim, który już gdzieś tam ten networking działa, bo już też gdzieś coś miałam jakieś zapytanie o prawo i on też już okazało się gdzieś tam, gdzieś tam jakąś pomoc mogłam uzyskać. Także no, jest to naprawdę przewspaniała inicjatywa. Dziękujemy bardzo. Kasiu, co tak. możesz dodać? Czy warto było się tak napracować? Bardzo, Bardzo, bardzo warto. Wzmacnia mnie wasza wdzięczność już. To jest, to jest cudowne uczucie robić coś dla ludzi, którzy to doceniają i którzy widzą w tym sens. To było bardzo fajne. Dla mnie też było takie uskrzydlające, że to, co sobie wymyśliłyśmy z agatką w głowie, to się faktycznie urzeczywistniło. Ta moc sprawcza jednostki, ona istnieje. Mam na to dowód swoim życiem, że jak sobie coś wymyślimy i będziemy dążyć do osiągnięcia, to możemy to zrobić po prostu. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. A ja pociągnę ten wątek o tym wymarzeniu sobie, że ten projekt uruchomił niesamowity potencjał, i dla mnie taką wartością dodaną jest to, że my już jeszcze mamy, jeszcze nie mamy dość siebie nawzajem i pracy wspólnej. I nawet mamy plany na przyszłość dosyć ambitne. Zobaczymy, ile z tego uda się nam wdrożyć, ale, ale niektóre działania już są w toku i będziemy Państwa o tym informować. Natomiast owoce naszej pracy już od jutra będą online dostępne na stronie Instytutu Getego. Instytut Getego też będzie promował te owoce pracy w mediach społecznościowych. Ale zanim o owocach, to porozmawiajmy o tekstach źródłowych. Wybraliśmy bardzo różne książki do tego projektu. Każdy z nas wybrał coś, co było mu w jakiś sposób albo bliskie, albo go zaintrygowało, albo formą, albo tematyką, albo też po prostu samą historią, która jest opowiedziana w danej książce. I chciałabym, żeby poprosić teraz wszystkich, żeby krótko przedstawili te książki publiczności, bo celem naszego działania jest to, żeby, żeby pokazać te książki w Polsce. I mamy też nadzieję tu pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich możliwych wydawców, że znajdą się też wydawnictwa, które zechcą zainwestować w te książki i opublikować je w języku polskim. Czy może, Zacznijmy w takim razie prezentować te nasze książki. Jak się Państwo przekonają, one są naprawdę bardzo, bardzo różne. Proponowałabym może, żeby Ewa najpierw przedstawiła swoją, bo jest wpisana właściwie w nasz obecny też czas przez tematykę migracyjną, prawda? No, tytuł jest taki, może troszkę zwodniczy, prawda? Z Ikam aus Mariupol. Ja to przetłumaczyłam, jako przyjechała z Mariupolu. On nie ma jakby do czynienia teraz z uchodźcami z Ukrainy, choć takie można mieć pod tytułem wrażenie. To jest historia poszukiwania rodzinnych korzeni matki bohaterki. Bohaterka przyjeżdża, przyjeżdża, to, to będzie, że przyjeżdża, ale jest deportowana z Ukrainy do Niemiec. Jest... Jest dzieckiem, mówię teraz o autorce, autorka Natasza Wodin, pochodzenia właśnie rosyjsko-ukraińskiego, a ona jakby szuka śladów swojej matki. Straciła matkę bardzo wcześnie, bo matka popełniła samobójstwo, jak bohaterka miała 10 lat. Tu jest mnóstwo wątków autobiograficznych. I ona jakby, potem jakby to był taki temat tabu, matka i jakby ta rodzina, i ona udaje się właśnie na poszukiwanie swojej rodzinnej historii, tego wszystkich, wszystkich historii związanych z matką i odkrywa bardzo ciekawe rzeczy, tak? Bo w Niemczech żyją no, w bardzo takich skromnych warunkach, w takich obozach dla, dla tak zwanych displaced persons i są jakby w ogóle tak gdzieś poza społeczeństwem, prawda? Wyjęte, wyjęci są jakby, jakby ich nie było. Prawda? I to też jest taka rzadka historia, którą tutaj, tutaj autorka porusza, ale odkrywa też pochodzenia arystokratyczne, o którym nie miała pojęcia, bo jej się wydawało, że skoro tutaj tak żyją biednie, to, to podobnie było też tam na Ukrainie. Yy, nominowana książka była do, do wielu nagród dostała Lip Nagrodę Lipskich Targów w książki w 2017 roku i wiele, wiele, innych przetłumaczona do tej pory na kilkanaście języków. Yy, to Może tyle. To tyle. To może poprosimy w takim razie Kasię o przedstawienie swojej książki. Też może powiesz, co ciebie zaintrygowało? W tejże lekturze. Pierwsze zdanie, początek. Jeżeli dojdziemy do tego później, to, to wszyscy Państwo zobaczą, o co chodzi. Um, bo w tym pierwszym zdaniu już, już kryje się cała niespodzianka tej książki. Chodzi o... To może tak nie, nie powiem dokładnie, o co chodzi w tym pierwszym zdaniu, ale powiem, że chodzi w tej książce Julii Schoch, Das Vorkommnis, czyli incydent. To jest pierwsze... Um, tam trylogii pod tytułem po przetłumaczeniu biografia pewnej kobiety. Chodzi o pamięć, o pamięć, cofanie się pamięcią do wydarzeń ze swojego życia, o rozprawianie się ze swoim życiem. Chodzi również o przeszłość kobiety w średnim wieku która żyła w NRD, z którą my, kobiety w Polsce, możemy się również identyfikować pod wieloma względami. Takie trochę rozliczenie z przeszłością komunistyczną, z przeszłością nastolatki żyjącej w biednych wschodnich Niemczech. To tak ogólnie może, może tylko dla taki mhm. skrót. Dzień. książka, jak widać, ma naklejkę bestsellera Szpigla. była nagradzana w Niemczech, tak samo jak autorka, dostała nagrodę za cały kształt swojej działalności w Niemczech. No może teraz poprosimy Kamila o przedstawienie swojej książki, też atrakcyjnie to tytuł. jest moja książka pod tytułem Drifter, autorki, która pisze pod pseudonimem Ulrike Sterbliś. Książka no, zupełnie świeża, zeszłoroczna, bo takie też było założenie tych naszych, przynajmniej poprzedniej edycji z warsztatów, że bierzemy jakieś takie rzeczy dość nowe, jeśli nie najnowsze z literatury niemieckiej. Książka dość mocno zwariowana i, i też... Poruszające takie tematy, które no, są może nie aż tak dobrze literacko opracowane. Ja bym powiedział, że y, są tutaj dwa główne tematy. Jeden to jest y, y, przyjaźń taka od dziecka, dwóch dorosłych mężczyzn, o tym jak ta przyjaźń ewoluuje w momencie, kiedy no, nasze życiowe ścieżki się gdzieś tam rozchodzą y, i ta relacja musi też się do tego dopasować. Y, a drugi temat to jest y, Przemieszanie fikcji z rzeczywistością w kontekście właśnie takiego świata zdominowanego przez media, internet i, i, i różne takie właśnie narracje. Wielką fantazję ma autorkałem i też z, no świetnie potrafi pisać. To znaczy, taki bardzo potoczysty to jest język. I to, co mi się też podoba, to takie zderzenie właśnie takiej szarej rzeczywistości z elementami no, bajkowymi. Spora część akcji się dzieje w takim bloku z wielkiej płyty i w tym bloku zaczynają się dziać różne niesamowite rzeczy. I właśnie ten kontrast jest moim zdaniem też bardzo ciekawy. Dziękuję bardzo. Marku, Twoja lektura. Co Ciebie zaciekawi? Więc jak Gosia wspominała wcześniej, to mi słychać dobra, to yy, znaczy szczególnie się interesuje, jakby trendem w, w literaturze niemieckiej obecnym to są yy, chodzi o książki pisane, czyli teraz pisane przez autorów z tak zwanych środowisk migracyjnych. Chociaż samo to też samych Niemczech jest to kontrowersyjne, czy tak ich nazywać. Yy, w każdym razie mój autor jest de facto się nazywa Tomer Dotan. Dreyfus jest Izraelczykiem, który mieszka w Niemczech od 14 lat, się powiedzmy wykształcił, więc jest uznawany jako autora niemieckiego. No, chociażby to, że został nominowany w zeszłym roku, do ta książka została nominowana do Deutscher Buchpreis, czyli generalnie uznaje się go za autora niemieckiego. I, I co mnie zaciekawiło akurat w tym wypadku, e, wspominałem, jest on Izraelczykiem, który jest mocno zainteresowany kulturą Jidysz, czy raczej ubolewa nad zanikiem kultury Jidysz po II wojnie światowej. I Birobichan, którym opisuje, który to opisuje, jest, to się też dowiedziałem więcej o tym, jest takim obwodem, powiedzmy, na daleki Syberii, którą Stalin stworzył w latach 30., żeby tam przesiedlić społeczność żydowską. Nie udało się to do końca. Natomiast autor sobie wyobraził, co by było, gdyby ten Birobiczan rzeczywiście był bardzo żydowski, gdyby się utrzymał język idysz, gdyby się utrzymały pewne, gdyby ta społeczność rzeczywiście była aktywna. Więc książka dla mnie jest o tyle fascynująca, że to jest trosz, trochę jakby jego pomysł. Znaczy, bardzo wiele rzeczy jest bazowanych na pewnych faktach, czyli to miejsce istnieje geograficznie, to wszystko jest. Natomiast tu jest sporo doza takiego realizmu magicznego. Coś w stylu Olgi Tokarczuk, chociażby jeżeli patrzymy na naszą rodzimą literaturę i no, dla mnie to jest bardzo ciekawa wizja, taką, którą sam autor i mam nadzieję, że właśnie będzie okazja przeczytać, sam autor przyznaje, że to jest jego jakaś wizja, więc no, co by było gdyby. Natomiast jest to bardzo fajnym językiem napisane i nie wiem, bardzo szybko przeczytałem, bardzo szybko pochłonąłem tę książkę, także mam nadzieję, że się ukaże po polsku będę mógł polecić oddaję. Dziękuję bardzo. Myślę, że też mimo że jestem prowadzącą tę rozmowę, wypadałoby mi powiedzieć parę słów o mojej książce. Moja książka. Była również nominowana do niemieckiej nagrody książkowej w ubiegłym roku. Autorką jest Terezja Mora, autorka, która jest z pochodzenia Węgierką, mieszkającą od ponad 30 lat w Niemczech. Tytuł Muna od die Hälfte des Lebens, czyli Muna, czyli albo połowa życia. Zaintrygowało mnie w tej książce przede wszystkim to, że jak zaczęłam czytać, to nie mogłam skończyć, tak po prostu oderwać się od tej książki, bo mimo że jest to tematyka bardzo trudna, to tak przez styl, jakiego używa autorka, wpada się w to jak w studnie i chce się dolecieć do końca, żeby wiedzieć, jak to się wszystko skończyło. Narracja jest pierwszej osobie narracja bardzo zdawkowa, stwierdzenie faktów. Nie jest absolutnie emocjonalna, ale opowiada o bardzo bolesnych doświadczeniach głównej bohaterki. Opowiada właściwie częściowo w retrospektywnej tutaj formule połowę jej życia, właściwie historię uzależnienia takiego bardzo toksycznego, emocjonalnego od konkretnych osób, zwłaszcza. Jednej, e, takiego uzależnienia, które potrafi nawet usprawiedliwić na, najgorszą przemoc stosowaną wobec niej, e, prowadzące właściwie uczucie do, do destrukcji wewnętrznej, ale też fizycznej. E, I e, eksperymenty dodatkowo językowe w tej książce są dodatkowym wyzwaniem dla tłumacza. Są wręcz fragmenty, które są zakreślone na czarno. W ogóle nie musimy się domyślić, co tam było. Są niektóre, które są w nawiasach albo poprzekreślane, właściwie jakby to była taka wewnętrzna spowiedź bohaterki. Także tyle na temat tej książki bardzo polecam, mimo że może nie jest najlżejsza tematyka, ale naprawdę jak się zaczyna czytać, to chce się dojechać do końca. Przejdźmy może od tego momentu do następnego punktu naszej rozmowy, bo tak jak wspomniałam, te książki reprezentują pewne trendy w ogóle w literaturze niemieckiej, nie tylko niemieckiej, ale ogólnie niemieckojęzycznej. I tutaj mam do Was pytanie, bo oczywiście mamy zbyt mało czasu, żeby opowiedzieć o wszystkim, bo to jest bardzo szeroki temat, ale. Jak to jest z obecnością literatury niemieckojęzycznej w Polsce? Jak to jest z recepcją e, tego typu literatury? E, czy jest to e, tak, jak na przykład e, też e, rok temu mniej więcej e, napisała w swoim artykule Nataria Staszczak-Pryfer, która też niedługo tutaj notabene będzie w progach muzeum gościć na innym spotkaniu, tłumacz muzeum, gdy. Gościem wieczoru będzie Tomasz Bernhardt, niemiecki tłumacz, który tłumaczy polską literaturę, przede wszystkim poezję, na język niemiecki. Zapraszamy. To będzie chyba dziewiątego. Powiedziałam Gerhard Trakman. Aha. Przepraszam. <ścoughs> Przepraszam. A, to tak dla odciążenia zasłuchania, proszę państwa, bo czasem dobrze jest też. Um. Czy naprawdę Państwo słuchają. W każdym razie pani Natalia poprowadzi spotkanie z tym, że tłumacz, tłumaczem i em, w artykule swoim zatytułowanym nie tylko Goethe i Mann e, wspomina m.in. o tym, że na, że na literaturze niemieckojęzycznej ciąży jakaś swój klątwa, że na przykład e, niechętnie niemieckie nazwiska się sprzedają. Że mamy tutaj też dużo stereotypów, które ciążą na nas i w ten sposób filtrują może nasze zainteresowanie. Może być też tak, że poczucie humoru nie dociera do polskiej publiczności, niemieckie poczucie humoru. Jak to jest? Czy ta literatura jest przekładalna, Waszym zdaniem? Te realia się przekładają na takie, które mogłyby zaintrygować? Czy może też to jest przeszkodą? Um. Zacznijmy może dyskusję na ten temat. Pamiętam, że, że jeżeli wspomniałam o tej przekładalności, to, to Kamil powiedział, że, że ta przekładalność jest różna. No nie wiem, czy do końca o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że no, y, różne rzeczy, które wydaje mi się, że u nas jakoś powinny być zrozumiałe, powinny je jakoś się przyjąć, no to jednak się nie do końca przyjmują i. Y, z jednej strony, no to są takie kwestie bliskich nam doświadczeń kulturowo. Na przykład, w Niemczech bardzo dużo literatury, też w ostatnich latach, albo jest osadzona w NRD, albo w rzeczywistości takiej posttransformacyjnej. No, można powiedzieć, że to jest duży trend na, na rynku niemieckim, ale to no, nas jakby w ogóle nie interesuje, mimo że no Moglibyśmy się do tego odnieść, pewnie by, byłoby to dla nas bardziej zrozumiałe niż dla Niemców w Niemczech Zachodnich, często, ale, ale jakoś się tego nie tłumaczy. Mimo, że no, chociażby w, w krajach anglosaskich te książki często no, robią karierę, na przykład tutaj Clemens Meyer jest dobrym przykładem, który był chyba dwa razy nominowany do Bookera, który pisze takie rzeczy właśnie osadzone w Lipsku, tam końcówki lat 80., lat 90. Pisze naprawdę w bardzo ciekawy sposób, i to gdzieś tam to nie, nie budzi większego zainteresowania, ale tutaj właśnie można to dość łatwo przełożyć. Ja na przykład tłumaczyłem właśnie książkę Julii Trzalański szyja żyrafy, która też się dzieje w Niemczech Wschodnich. Jest tam mnóstwo nawiązań do NRD i to wszystko da się łatwo przemycić. Tylko no, pytanie, czy polskiego czytelnika to zainteresuje? Dziękuję właśnie. To jest zawsze, zawsze myślę, przy każdej książce jest, jest ten moment taki że u wydawcy, że się zastanawia, czy trafi, czy nie trafi w pewną lukę. Jednak są książki, które bardzo dobrze się sprzedają. I tutaj myślę na przykład o literaturze dla młodzieży, literaturze dla dzieci. Kasiu, ty masz dość spore doświadczenia akurat w tym obszarze. Czy mogłabyś tak. to Jeszcze skomentować? Na początku chciałabym się odnieść do Twoich słów, Kamilu, bo faktycznie jest tak z tą literaturą niemiecką współczesną, najbardziej współczesną, że ona się w dużym stopniu zajmuje takim jakby trawieniem swojej przeszłości. Na początku to było często trawienie przeszłości i radzenie sobie z drugą wojną światową, tak? A teraz takim powiedziałabym nawet pierwszym tematem może jest przetrawianie tematów pokomunistycznych. I faktycznie w tym roku, w lutym, miałam okazję być na Międzynarodowym Spotkaniu Tłumaczy w Berlinie. To, byli, to było spotkanie tłumaczy z całego świata, którzy tłumaczą literaturę niemiecką. I pewnego dnia było również zorganizowane spotkanie z pisarzami niemieckimi i podczas jednej takiej rozmowy z młodą pisarką niemiecką ona mi zadała pytanie, ponieważ sama pisze również taką literaturę, czy mogłabym jej polecić jakieś polskie pozycje, które również podejmują ten temat komunizm a teraz jak to widzimy, jak sobie z tym radzimy. I trochę mnie zatkało, bo Niewiele jej mogłam w tym, w tym pomóc, a tym mniej było takich pozycji na rynku niemieckich, przetłumaczonych na niemiecki, z języka polskiego. Także faktycznie my tak jakby może nie czujemy takiej potrzeby, żeby, żeby się zajmować swoją przyszłością. Mnie się wydaje, że nie mamy po prostu takiej tradycji właśnie aufarbeitung, to znaczy Niemcy już jedno aufarbeitung robili, no to teraz im łatwiej wejść w kolejne ja, 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 Wydaje mi się, że to może... Taki przesyt związany. trochę, jak gdyby był to... i Jeszcze wracając do tego, jakie to jest popularne, no dobrze, to pokazuje lista książek nominowanych w zeszłym roku do, do Deutsche Buchpreis, tam chyba 4 czy 5 książek, to była właśnie taka literatura wokół NLT. W tym nie tylko autorów, którzy mają tam jakieś osobiście wspomnienia, ale też jedna młoda aktorka, autorka, debiutantka, Napisała książkę Gitterze, która zresztą wywołała wielką burzę w zeszłym roku w prasie niemieckiej. I ona no, nie pamięta nic, ale jakoś też to dla niej jest ciekawe. Też międzypokoleniowo to gdzieś tam jest ciągle temat podejmowany. Mhm. Odpowiadając na twoje pytanie o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, właśnie jest popularna w Polsce. W ogóle chciałam powiedzieć, że literatura niemiecka dla dzieci w Niemczech jest bardzo popularna i to jest mniej więcej jedna czwarta, jedna piąta książek wydawanych w Niemczech. To są książki dla dzieci, czyli tak do 11 roku życia. I w Polsce te książki też są popularne. Znamy pisarzy takich jak Michael Ende, czy Janosz, czy um, Axel Scheffler i inni. Niektórzy z nich również pochodzą nawet z Polski. To jest literatura, która się zajmu nie zajmuje w ogóle tymi tematami współczesności. Ona jest ponadczasowa. Baśnie, jakieś światy fantastyczne, fantazyjne um, są um, pozagraniczne, prawda? One nie, nie są o, o, ograniczone jakimiś granicami. Z drugiej strony jest ta um, proza teraz taka popularna dla, dla młodzieży. Mamy zatrzęsienie też książek z naszej zachodniej granicy. Właśnie te autorki, które ja tłumaczę, którego się już wcześniej. Um, wymieniła Bianka Joziwoni, Lena Kiefer, ale na przykład Mona Kasten, której nazwisko nie brzmi tak bardzo po niemiecku, tak samo mojej Bianki Joziwoni, może dlatego, tak jak w tym artykule, który wymieniłaś, może dlatego, że właśnie te nazwiska nie brzmią tak bardzo po niemiecku, yy, są popularne w Polsce, bo to też jest właśnie jeden z powodów. Jakoś Mamy jednak czasami te uprzedzenia względem Ale Niemców, Niemek. Tak? Mam, Kasiu, jeszcze taką tutaj dygresję odnośnie tego typu literatury. Tam jest dużo, dużo anglicyzmów, tak. wręcz angielskie, angielskojęzyczne, angielskojęzyczne tytuły. tytuły. Myślę, które zostają... że to sprzedaje się też dlatego, że to jest w jakiś sposób sekcji nazwijmy tak, to tak. Tak, tak, tak. To jest bardzo popularne teraz, żeby się orientować na, na Amerykę, na kraje anglosaskie, jak najbardziej. Tytuły w Niemczech są po angielsku, w Polsce też nie są w ogóle tłumaczone. Większość akcji dzieje się również właśnie w Ameryce najczęściej w Anglii, w Szkocji. I to są tematy, które faktycznie przyciągają młodzież. A co myślisz o tym trendzie? No, mnie się marzą książki, które, są, które mają akcje w Niemczech, które nam przybliżają tamte miasta, miasteczka, wioseczki, również kulturę. To by mi się marzyło, dlatego że no, tłumaczę z tego kraju, ponieważ jest to kraj, który, który również kocham tak samo jak Polskę. I marzyłoby mi się trochę jakieś takie przeniesienie tej miłości na mojej na rynek, rynek polski. Dziękuję bardzo. Mówimy tu cały czas o literaturze niemieckiej ale pamiętajmy o tym, że obszar niemieckojęzyczny jest znacznie większy. Wchodzi w to też na przykład literatura austriacka, szwajcarska. Ile z tej literatury trafia do polskiego czytelnika, ile mogłoby trafić? Ewa co mogłabyś na ten temat powiedzieć. Ja jeszcze tak może ogólnie chciałabym powiedzieć w takim, takim małym zarysie historycznym odnośnie tej recepcji, ogólnie literatury niemieckojęzycznej, mając na myśli niemiecką, austriacką i szwajcarską, no że to jest jakby trochę mit, takie przeświadczenie, że, że to jest literatura właśnie trudna, mało znana i no, słabo sobie radzi w Polsce, prawda, bo Jakbyśmy porównali z innymi literatura, literaturami. Jacek Buras chciałam tu przytoczyć jedną książkę, z której też tutaj wiele rzeczy zaczerpnęłam, między literaturami Piotra debończy bukowskiego i Pawła Zarychty. Jacek Buras właśnie mówi, przeczy temu mitowi, tak, że to zwłaszcza jeszcze przed przełomem w Polsce, że ta literatura była popularna. On nawet napisał taką bibliografię literatury przełożonej, co prawda to było do, tylko do roku 1994. No ale mówi, że przeciętny Polak jest w stanie wymienić, jeśli chodzi o niemieckojęzycznych autorów, tych autorów stosunkowo więcej niż na przykład autorów przekładanych z francuskiego czy, czy włoskiego. Ale zarówno Jacek Buras, jak i pani Sława Lisiecka mówi, że właśnie ten przełom przyniósł tę amerykanizację, o której już Kasia mówiła że y, jakby troszkę zabił nawet y, tą literaturę, zabił może za dużo powiedziane, y, ale, ale no, no, troszkę padła ofiarą literatura niemiecka y, transformacji ustrojowej. Zniknął mecenat państwa, y, y, zniknęła też cenzura, y, no i jakby zapanował rynek, ta, to. No i, i to, to było troszkę, można powiedzieć, zabójcze. Chciałam jeszcze powiedzieć o naszym spotkaniu z, z agentem literackim z Grala, z panem, zapomniałam teraz nazwiska, Tomaszem. Tomaszem I on nam opowiedział, właśnie, bo on jakby nie tylko zajmuje się literaturą niemieckojęzyczną, ale różnych z różnych innych języków i tu się bardzo pozytywnie zdziwiliśmy, prawda, bo powiedział, że oczywiście najwięcej z angielskiego, około 60% on sprzedaje, ale na drugim miejscu jest niemiecki, prawda? Tylko tu by się jakby pokrywało to co też Kasia mówiłaś. Ja, ja się interesuję głównie literaturą piękną, prawda? Tej literatury pięknej jest stosunkowo mało, tak? Głównie to, to są, to jest literatura dziecięca. Albo literatura faktu. Albo literatura faktu. literatura faktu, która, się... faktu, która bardzo, bardzo tak, dobre karty tak, ma w Polsce. Tak, tak, ale jakby literatura piękna, no troszkę gorzej, ale żeby, znaczy troszkę gorzej, raczej słabo, ale też powiedział o takim fenomenie, że duże wydawnictwa Wyda wydają stosunkowo mało literatury pięknej, bo one muszą mieć większe nakłady, prawda? Natomiast te lukę wypełniają mniejsze wydawnictwa to chciała kilka wymienić, no, alfabetycznie nawet sobie wypisałam, na przykład Artridge filtry, nie alfabetycznie, ale już nieważne, filtry, Cyranka, Marpres, Pauza, książkowe klimaty, które wydały naprawdę bardzo, bardzo w ostatnim czasie, ja tylko od, od tak mniej więcej od 2020 roku sobie zaczęłam wypisywać ArtRage Kempowskiego, prawda, który naprawdę dosyć dużo się jakby rzeczywiście mm -hmm. zauważone na rynku. Z Austriaków też, Gosiu, tak, to Arlen Haushofer, ściany, e, wznowienie, mm -hmm. tak? E, mm -hmm. W tłumaczeniu naszej y, koleżanki dzisiaj nieobecnej Małgorzaty Grelińskiej. W, biuro, w biurze literackim ukazała się w tym roku książka po w czasie Lizy Krenzler w tłumaczeniu Doroty Stroińskiej. Cyranka w, 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 Fatma ademir Dżiny w zeszłego roku. Moja ukochana hałastra Moniki Helfer, która ukazała się w filtrach. To też z kolei austriac, austriacka tak, autorka. Lista jest, jest naprawdę długa. długa. Mogę tu jeszcze wymieniać w książkowych klimatach książki Rudisza, Zresztą też tutaj też gdzieś mamy starsze Staniszyca, prawda? który wygrał Angelusa w zeszłym roku. Także je, wiem, że są dalsze książki zarówno Kempowskiego, jak i Staniszyca też przygotowywane. Mhm. Też wybienie, może też ważna rzecz, wydawnictw, które się zajmują głównie literaturą niemieckojęzyczną. Czy zgadniecie Państwo, albo może wiecie, ile takich jest w Polsce? Jedno, jedno. Jest to wydawnictwo od do Pani Sławy Lisieckiej. Także y, też wydaje Austriaków, bo pytanie było Austriaków. Nie wiem, czy będę mieć czas, żeby jeszcze o tym powiedzieć. No, właściwie y, chciałam dać tylko kilka takich Dobrze. wglądów, dlatego że tak jak mhm. mówię, ogranicza nas trochę czas, ale, ale tutaj te nazwiska, jak na przykład Monika Helfer, które wymieniłaś i inne, mhm. y, już dają pewien obraz, że jednak jest nadzieja w tych mniejszych wydawnictwach, że ta literatura będzie bardziej widoczna, też ta współczesna literatura, bo o klasykach w tej chwili nawet nie rozmawiamy, bo to jest zupełnie osobny temat. A jak to jest ze Szwajcarią, Marku? O, biorę, biorę tu. Szwajcarem jest... Może trochę inaczej. tu nawiążę do tego, co Ty mówiłaś, Ewo, że w latach, ja bym powiedział 70. -tych, 80. -tych, rzeczywiście, że literaturę szwajcarską mi to chodzi o takich klasyków, do których trochę jestem przyznaję, przywiązany, ale muszę wspomnieć o Friedrichu Derenmacie czy o Maxu Friszu, którzy w Polsce byli bardzo popularni w latach 70. Tak, 70. -tych. na przykład tutaj wygrzebałem w bibliotece u mnie za rogiem. Zbiór opowiadań Dürenmata z 1979 roku. I rzeczywiście, oprócz jakichś wydań w latach 90., -tych, to tych Szwajcarów nie było za dużo y, ostatnio. A też, mnie się wydaje, że oprócz tych dwóch, y, też w literaturze szwajcarskiej, trochę może jak w niemieckiej, y, pojawiają się jakby y, też autorzy migracyjni, ale też y, jakby. Y, że Szwajcarzy nawiązują może nie mają tych obciążeń, co, co literatura niemiecka i nawiązują trochę do tematów, też trochę o życiu, też poruszają tematy trochę migracyjne, czy znalezienie się, to, to wejdę na ten temat literatury z autorów jakby ze środowisk migracyjnych że poruszają tematy znalezienia się, powiedzmy, w, w, w innym miejscu, w innej kulturze, czy zidentyfikowania się, prawda? Czy, czy, czy to rzeczywiście jest tam moje miejsce? Więc ale są, znaczy wydaje mi się, że trochę szkoda, bo jakby w Polsce, znaczy w tej chwili nie widzę za dużo jakiejś aktywności, tak jak w literaturze austriackiej, być może się mylę, ale w szwajcarskiej nie widzę jakichś dużo ruchów, a wydaje mi się, że jest jakby potencjał, bo są też młodzi typu, jeżeli chodzi o literaturę niemiecką, bo Szwajcaria też ma ten plus minus, że jest literatura niemieckojęzyczna, francuskojęzyczna, też proszę lekko inne może tematy. Natomiast no, jest jeden z takich młodszych, na przykład niemieckojęzycznych, Lukas Beafus, który jakby jest na przykład bardzo lubi, bardzo, znaczy bardzo fajnie pisze opowiadania takie krótkie. I to może tak widzę taki potencjał, że może by tak właśnie z takim czymś zacząć. Albo francuskojęzyczna literatura, z francuskojęzycznej literatury szwajcarskiej, no, to jest autor bardzo popularny Joël Dicke, i też również właśnie ta krótka forma, on jest w tym bardzo dobry. Także jakiś jest potencjał, ale taki może troszeczkę jakby nie, nie, nie tego nie, nie poruszony jeszcze do końca. Przekazuję. Dziękuję bardzo. Potencjał jest, ale też myślę, że potencjał jest też w nowych przekładach, które też powstają, chociaż myślę, że ten trend tworzenia nowych przekładów niemieckich klasyków jest o wiele słabiej widoczny niż nowe przekłady z innych literatur, o których regularnie słyszymy w mediach, chociażby dzieła Hemingwaya i wielu innych. Także wiemy, że na przykład nasi koledzy pracują nad nowymi przekładami, na przykład Jerzy, Jerzy Koch pracuje w tej chwili nad nowym przekładem Budenbroków. Powstały też w ostatnich latach, ja sama też tłumaczyłam Gerharta Hauptmana jedną z powieści Atlantydę, tłumaczyłam od nowa, praktycznie po stu latach prawie, ale nie jest to, tak silne i myślę, że to jest też jeden z pożądanych tutaj obszarów, które y, powinny trochę się rozrosnąć na polskim rynku. E, mówią, że uczymy się czytać od małego. E, jeżeli dziecko od małego czyta, to wtedy, wtedy też niesie tę pasję dalej. E, czy różne inicjatywy lekturowe, czy jakieś takie akcje, jak na przykład Noc Księgarni, która się zbliża za 5 dni, 4 października, czeka nas to wydarzenie ogólnopolskie, które jest bardzo szeroko zakrojone. Mam dane z ubiegłego roku. Ten cały festiwal przyciągnął uwagę około 24 tysięcy odbiorców w całym kraju. Brały w nim udział księgarnie mniejsze, kameralne. Około 170 księgarni w tym uczestniczyło. Odbyło się około 200 różnych wydarzeń. Były to warsztaty, spotkania z twórcami, z autorami, koncerty, różne quizy, a wszystko to, by przeciągnąć czytelników właśnie też do takich tradycyjnych, kameralnych księgarni. I zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. Też uczestniczyłam w tym y, wydarzeniu. Miałam przyjemność prowadzić warsztaty y, y, tutaj we Wrocławiu, w księgarni hiszpańskiej. I mimo, powiem tak, mimo, że jestem germanistką, mimo, że tłumaczę z niemieckiego, na te warsztaty przyszło dwa razy tyle osób, niż żeśmy się spodziewały. Więc. Y, Oczywiście poprowadziłam je tak, że niepotrzebna była znajomość języka, bo rozmawialiśmy o różnych aspektach tłumaczenia. Ale zainteresowanie literaturą było duże i też było dużo pytań właśnie o niemieckie książki. Jak myślicie, czy takie inicjatywy mają szansę, by jakoś wzmocnić zainteresowanie literaturą niemieckojęzyczną w Polsce? Kasiu. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Też mam takie pozytywne bardzo doświadczenia z warsztatami podczas targów w Krakowie, targów książki, zainteresowanie jest bardzo duże. W ogóle widać tłumy przede wszystkim właśnie młodzieży i dzieci, którzy uczestniczą w tych targach i to jest bardzo optymistyczne, także ja bym powiedziała nawet, że. Że istnieje teraz od paru lat jakaś taka moda na, na, na czytanie, właśnie powieści Jan Gadelt, i na uczestniczenie w targach, na spotkanie się ze swoimi ulubionymi, ukochanymi um, autorkami i autorami, ale częściej to są autorki. Zresztą ten sam trend za widziałam w tym roku w, w Niemczech podczas tego spotkania mm, międzynarodowego tłumaczy. Jedną z takich wycieczek organizowanych dla nas były była wycieczka na targi książki w Lipsku, które są takimi targami właśnie dla ludzi, bo przede wszystkim, jak myślimy o targach książki w Niemczech, to przychodzi nam do głowy Frankfurt. Frankfurt to targi takie przede wszystkim branżowe, natomiast targi dla ludzi, a ja bym powiedziała targami dla dzieci i młodzieży jest Lipsk. Zresztą. No, w Polsce, w Krakowie, w Warszawie też można było to zobaczyć. Ja to szczególnie widziałam, bo, bo nasze warsztaty właśnie były około targowe i mogłam zobaczyć to w całej Polsce, że, że to jest tak samo w każdym mieście. Są mega długie kolejki do autorów, autorek. Także to jest, to jest piękny trend, moim zdaniem, że narodziła się taka moda, swoista moda na czytanie książek dla dzieci i młodzieży. I dobrze, że one istnieją. Bardzo dobrze, też tak myślę. Mhm. Widziałam wręcz też te kolejki koczujące, koczujące na stolatków u nas też w Hali Stulecia podczas targów w grudniu. Aż się musiałam zapytać, a, a co to za autor czy autorka, czy co tu dają w tej kolejce, krótko mówiąc, za czym ta kolejka, tak? To jest, to jest jedno. Ale jak też właśnie przygotowując się do tego panelu, rozmawialiśmy o tym, Kamilu, Ty mówiłeś, że jesteś trochę sceptyczny. Tak, to znaczy nie wiem na ile to wynika z tego, że ja po prostu nie lubię takich dużych imprez, a, ale też wydaje mi się, że niekoniecznie się to zawsze przekłada na, na jakieś większe czytelnictwo. A, a już tym bardziej, no nie wiem na ile takie, tego typu właśnie imprezy mogą promować do literaturę niemiecką jako literaturę niemiecką, a nie jakieś tam wielkie znane nazwiska. Z tym w ogóle jest trudno, żeby promować literaturę niemiecką jako niemiecką, bo no ile jeszcze austriacka właśnie ma... Lepsze karty. Takie, to znaczy mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, co to jest literatura austriacka, tak? Jak mamy wyobrażenie na temat tego, jaka jest literatura mniej więcej skandynawska, gdzieś tam dalekowschodnia, no o tyle literatura niemiecka, no tutaj trochę gorzej my, myślę, że no, z, z, z jednej strony no, t, y, trudniej przez to właśnie się przebić, tak sprzedażowo, ale z drugiej strony fajnie, no bo y, to zostawia pole na tą różnorodność, która rzeczywiście na rynku niemieckim jest, no bo to y, właśnie nie da się literatury niemieckiej pod y, wspólny mianownik zebrać zupełnie. Tak, zresztą powiedziałeś, książka powinna bronić się sama, tylko. Żeby była widoczna, musi jednak ta promocja zaistnieć, więc przybiera różne no tak. formy, tak. Dziękuję Ci bardzo. Natomiast Ewa była zupełnie innego zdania, twierdziła, że, tak. że takie akcje jak najbardziej pomagają. Prawda? Promocji myślę nigdy nie za wiele. No to, co my teraz, teraz robimy, tak? to jest jakby mamy tu wsparcie wielu instytucji, w tym właśnie Instytutu Getego. Chciałam też wspomnieć o akcji, która już drugi rok trwa, Książka Miesiąca Austriackiego Forum Kultury, gdzie są co miesiąc, czasem co dwa prezentowane próbki różnych książek poszczególnych autorów i autorek. W której teraz w ostatnich trzech odcinkach sama mam przyjemność wziąć udział. Także myślę, że to, to są wszystko, jakby takie sposoby na zwrócenie uwagi, na promowanie tej tamtejszej literatury. Nie sposób wspomnieć no bo już troszeczkę więcej, już tutaj Gosia, zaczęłaś, prawda? Od natalii staszczak pryfer która trzy lata mniej więcej temu zapoczątkowała właśnie taką, taką akcję Buch, czyli książka, taki klub książkowy. To, który też miałby na celu e, zwrócenie uwagi na różne trendy w literaturze niemieckojęzycznej, spotkania z autorami, ale też rozmowy zwyczajnie o książkach. E, przy tej okazji jeszcze warto, warto zauważyć, że w zeszłym roku podczas Festiwalu Literacki Sopot e, Niemcy były gościem głównym. Myślę, że to też jest znaczące. E, to, no jestem jakby odmiennego zdania niż Kamil. No dzisiaj w dzisiejszym świecie bez promocji, ani róż. Tak. Dziękuję ci, Ewo, za, za to, co powiedziałaś. Mark, ty miałeś też jeszcze, jeszcze inny aspekt, który podkreślałeś w tym kontekście. Tak. Jeszcze tylko, jeżeli pozwolisz, tylko dopowiem, bo to, co mówiłeś, Kamil, o... O właśnie literaturze niemieckiej jako niemieckiej, chyba w tej chwili wiadomo, że my tutaj działamy jako grupa, prawda, którzy no, z tego samego języka, natomiast chyba coraz mniej można mówić o literaturze niemieckiej jako takiej, tylko bardziej właśnie o tych autorach, co mówicie o autorach czy o książce, ponieważ tylko bardzo szybko obiecuję, że mamy, nie wiem, mamy autorów niemieckich, niemieckich, mamy autorów, nie wiem, mieszkających w Niemczech od 14 lat, mamy autora Czecha, który owszem mieszka, w Niemczech, ale chyba nie wiem, gdzie w tej chwili mieszka, ale generalnie trochę jak franckawka, pisze po niemiecku. Potem mamy autorów, którzy już na przykład, tak jak książkę tego. Diera Goetera. pamiętam, nie chcę pewnie przekręciłem nazwisko, którą Gosia Małgosia Grańska tłumaczyła na warsztatach, to jest jakby z rodziny tureckiej, ale już właściwie autor już się urodził w Niemczech, to jego rodzice emigrowali. Także to są różne sytuacje, więc ta naprawdę ta literatura niemiecka, nie mówiąc, o literaturze austriackiej czy szwajcarskiej, jest tak różnorodna. Że to chyba coraz bardziej musimy mówić właśnie o autorach, o jakichś, nie wiem, o tematach, które poruszają. Natomiast tak, znaczy ja też jestem generalnie za tym, uważam, że naprawdę trzeba jakby robić jakieś akcje promocyjne. Może rzeczywiście, te mniejsze jakieś imprezy, czy kameralne są lepsze. Jedno co. Wydaje mi się, żeby tak bardziej jeszcze zachęciło, co w Niemczech jest jakby taką raczej normą, że każde spotkanie z autorem czy na temat jakiejś książki kończy się najczęściej, przepraszam, przeczytaniem fragmentu tej książki. Jest jakiś lejzun zawsze. I to jest jeszcze fajniejsze, że jeżeli to jest książka tłumaczona, to najczęściej jest, jest czytana w dwóch wersjach językowych, czyli w oryginale przez autora, załóżmy, jeżeli to jest tłumaczone, potem przez tłumacza albo często nawet się zatrudnia aktorów przy jakichś dużych jakby takich imprezach. Także yy, wydaje mi się, że to jest też fajny pomysł, żeby czytelników wciągnąć czy wprowadzić w temat, bo czasami to jest takie suche, a jak się rzeczywiście posłucha tego tekstu, no to to może, to może wciągnąć czy zachęcić. Dziękuję bardzo. Właśnie uczestnicy takich spotkań dostają poniekąd w formie audio, próbkę książki, mogą, mogą właśnie posłuchać jej. I ja myślę, że dobrym takim podsumowaniem tej naszej rozmowy też byłoby danie szansy naszym tekstom, by zabrzmiały w tych pięknych wnętrzach. Oczywiście możemy przedstawić Państwu tylko bardzo, bardzo krótkie fragmenty. Ja się śmiałam, że będę tutaj ze stoperem stała i mierzyła czas, ale żeby, żeby poczuć klimat tych książek, myślę, że to jest najlepsze przedstawienie poza tym, co zostało opowiedziane na temat tych książek, prawda? Czy mogłabym Was prosić o przeczytanie tego? Ewa. Może tym razem Ty zaczniesz? Książka jeszcze raz, przypomnij, Natasza Wodin. Natasza Wodin przyjechała z Mariupolu. Nie zacznę od samego początku. Jest to w sumie pierwszy rozdział książki, który tłumaczyłam, ale zacznę troszeczkę tak od środka, właśnie gdzie. Troszeczkę głośniej, mikrofon, okay. tak? Dobrze, dobrze. No to, to zaczynam. Cały czas jest jakby ten początek o tej matce, jakie miała wyobrażenia i to jakby z potem jak szuka tych śladów matki, konfrontuje je z rzeczywistością, odkrywa to. No i odkrywa całkiem ciekawe rzeczy. Wyobrażenia jej, jakie je miała nie znając przeszłości są kompletnie inne niż, niż rzeczywistość. Dziecięce wyobrażenie o miejscu pochodzenia matki przetrwało w ciemnych zakamarkach pamięci kilkadziesiąt lat. Nawet kiedy już od dawna wiedziałam, że Rosja i Ukraina to dwa różne kraje, a Ukraina nie ma nic wspólnego z Syberią, dotyczyło to mojego Mariupolu. Chociaż nie miałam nawet pewności, czy moja matka rzeczywiście pochodziła z tego miasta, czy też sobie tego nie dopowiedziałam, bo podobała mi się jego nazwa. Czasami nie byłam nawet pewna, czy takie miasto w ogóle istnieje, czy też nie wymyśliłam go sobie, jak wielu innych rzeczy związanych ze swoim pochodzeniem. Pewnego dnia, podczas przeglądania gazety, natknęłam się na dział sportowy i już miałam przewrócić stronę, kiedy mój wzrok padł na słowo Mariupol przeczytałam, że niemieccy piłkarze pojechali do Ukrainy, aby zagrać z Ilczywcem Mariupol. Sam fakt istnienia druż miejskiej drużyny piłkarskiej był jak kubeł zimnej wody. Mój wewnętrzny Mariupol natychmiast rozpadł się jak domek z kart. Piłka nożna była ostatnią rzeczą, która mnie interesowała, ale to właśnie dzięki niej po raz pierwszy zetknęłam się z prawdziwym Mariupolem. Dowiedziałam się, że to miasto portowe, o wyjątkowo łagodnym klimacie nad morzem Azowskim, najpłytszym i najcieplejszym na świecie. Czytałam o szerokich czystych plażach, winnicach i bezkresnych polach słoneczników. Niemieccy piłkarze utyskiwali na temperatury, które w lecie osiągały prawie 40 stopni. Rzeczywistość wydała mi się o wiele bardziej nierealna niż moje wyobrażenie o niej. Po raz pierwszy od śmierci matka stała się osobą istniejącą w oderwaniu ode mnie. Przerwała, przestałam ją widzieć w śniegu, zobaczyłam ją nagle na ulicach Mariupolu z gołymi nogami, w sandałach, w jasnej, letniej sukience z odkrytymi ramionami, młodą dziewczynę, która nie dorastała w najzimniejszym i najciemniejszym miejscu na świecie, lecz w pobliżu, w pobliżu Krymu, nad ciemnym, ciepłym południowym morzem, pod niebem, które mogło przypominać to nad, nad włoskim Adriatykiem. Moja matka i południe, matka, słońce i morze zupełnie do siebie nie pasowały. Musiałam przenieść wszystkie wyobrażenia o jej życiu do innego klimatu i innych temperatur. To, co stare i obce przekształciło się w nowe, równie nieznane. Dziękujemy bardzo. Proponuję teraz może, żeby Kasia przeczyta fragment swojej książki. Przypomnisz jeszcze raz tytuł i autorkę Julia Szoch. ta To jest Incydent. Incydent. Mm -hmm. Biografia pewnej kobiety księga pierwsza. Tamtego dnia. Pewnego grudniowego wtorku, byłam zaproszona do Domu Kultury w jednym z północno-niemieckich miast, gdzie podczas wieczoru autorskiego prezentowałam swoją nową powieść. Po zakończeniu spotkania pewna kobieta podeszła do stolika, przy którym podpisywałam książki. Podsunęła mi swój egzemplarz. Kiedy się pochyliłam i zaczęłam składać autograf, odezwała się do mnie: A tak w ogóle to mamy tego samego ojca. W moich wspomnieniach, po usłyszeniu tego zdania, moje pióro wybuchło. Stalówka wykrzywiła się i na papierze powstała długa, głęboka kreska, kreska szoku. Jakbym w trakcie składania podpisu została trafiona kulą. W rzeczywistości i ku własnemu zdumieniu, jak często, wspominam, jak często wspominałam w późniejszym czasie, a nawet wspominam do dziś, Natychmiast się poderwałam, zatchnęłam i rzuciłam tej absolutnie obcej kobiecie na szyję. Pozostali goście, a było ich niewielu, zaczęli już wychodzić. Dyrektor Domu Kultury zdążył zdemontować zestaw nagłaśniający i czekał właśnie przy wyjściu z pękiem kluczy w ręku. Umówiliśmy się, że po spotkaniu wyjdziemy razem coś zjeść. W restauracji odpowiedziałam mu, w drodze do restauracji opowiedziałam mu o zagadnięciu przez kobietę z widowni. Zrobiłam to mimochodem, jakbym opowiadała osobliwą anegdotę z wieczoru autorskiego, na którym padło jakieś dziwne pytanie albo ktoś chciał mi wręczyć teczkę ze spisaną przez siebie historią swojego życia. Dyrektor zaśmiał się raptownie, sprawiając wrażenie, jakby był myślami zupełnie gdzieś indziej. Podczas późniejszej kolacji z trudem udawało mi się skupić na rozmowie, a wkrótce potem stamtąd wyszłam pod jakimś pretekstem, co dyrektor przyjął z wyraźną ulgą. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zaintrygowałam. Może Kamil teraz, proszę. Dobrze, mogę. Ile czasu jest? No. Minuta, no. E, czas start. Dobra. Sam początek powieści. Dwóch głównych bohaterów. Jeden nazywa się Wencel i to jest narrator. Jest takim typem bardziej, właśnie wyrósł na takiego geeka czy nerda, moderatora mediów społecznościowych. I jego przyjaciel, killer, który no jest po prostu wielkim człowiekiem sukcesu. Widziałem ją po raz pierwszy w wagonie kolei miejskiej. Siedziała naprzeciwko nas tego przeklętego dnia, kiedy postanowiliśmy wybrać się we dwóch zamiast na wyścigi konne. Cały ten pomysł wziął się zupełnie z czapy albo raczej z kieliszka, bo Killer wymyślił to sobie, gdy opijaliśmy jego awans. Byłeś kiedyś na wyścigach konnych, zapytał. Chyba nie, odparłem. W tylu filmach widziałem już sceny z wyścigów, że nie potrafiłem na 100% stwierdzić, skąd wzięły się te wszystkie obrazy i czy któryś z nich nie byłaby wspomnieniem prawdziwego przeżycia. Killer wywindował się właśnie na kierownika do spraw PR-u w tym mega koncernie spożywczym, dla którego wtedy pracował. Jeszcze trochę i dział PR będzie miał nowego szefa, zapowiadał. I proszę, wprost nieprzyzwoicie błyskotliwa kariera. Killer rozbił bank co w gruncie rzeczy było oczywiście do przewidzenia. U tamtego producenta napojów też piał się prężnie w górę, rzecz w tym, że nie aż tak prężnie, jakby miał ochotę, a na dodatek uważał swojego przełożonego za nieudacznika i nie bez satysfakcji mu się postawił. A potem wykonał piękną woltę i znalazł nową pracę, w której od razu rozpoznali jego zabójczy potencjał. Uradowany killer podszedł do biletomatu i w wielkopańskim geście kupił całodzienny bilet grupowy, choć spokojnie starczyłyby nam dwa jednoprzejazdowe. I tak to się dalej potoczyło. Dawaj najlepszy bilet, jaki masz, powiedział do automatu. No więc wsiedliśmy do tego wagonu i tam ją zobaczyłem. Sam nie wiem, co jako pierwsze przykuło moją uwagę. To absurdalnie wielkie, gudłate psisko w lśniącej obroży siedzące u jej stóp, jej długa złota suknia czy też książkę, którą bardziej kartkowała od niechcenia niż rzeczywiście czytała. Chyba cała ta postać wraz z suknią i niecodziennym psimą turażem. Gdyby nie to wszystko, może nawet nie zauważyłbym książki. Choć to właśnie książka była gwoździem programu. Nieznany mi tytuł driftera. Nazywało się to elektroropucha. Spojrzałem na nią, wdężyłem wzrok, zmrużyłem oczy. A tam jak wół, KB Drifter i na okładce i na grzbiecie. Ilustracja nie przedstawiała bynajmniej ropuchy, a misterny obwód elektryczny, jakby wyjęty z bebechów zwykłego wzmacniacza Hi-Fi, namalowany w fotorealistycznym stylu. Świetna okładka. Elektroropucha. Brzmiało to jakoś inaczej niż tytuły trzech pozostałych książek Driftera, które do tej pory ukazały się trzy. Gdybym miał w co się ubrać, to bym się zabawił. Wreszcie pokazałeś swoją prawdziwą twarz kasjerze oraz gówno burza o świętą Joannę. Siedziałem mocno w temacie. Ten widok kompletnie zbił mnie z tropu. Jak to możliwe, że do sprzedaży trafił nowy drifter? Tymczasem ani ja, ani moja fanowska, grupa fanowska o niczym nie wiemy. Dziękujemy bardzo. Zupełnie, zupełnie inna literatura. Myślę, że też fascynująca. Marku, czy możemy prosić ciebie? Wspominałem, to jest y, właściwie początek. To jest przedmowa y, książki Bioricczan. Y, autor przepraszam. I y, to tak, zacznę tak, przedmowa. Czas jest linią. Porusza się jak linia, lecz nie po linii ani wzdłuż linii. Nielinearnie. Czas sam w sobie jest linią. Nieraz prostą, która przeczesuje pejzaże tej ziemi ze wschodu ku zachodowi. Tak się porusza czas dzień w dzień, raz gładko, jak palce przez włosy ukochanej osoby, innym razem z mozołem, jak metalowy grzebień na wszy, który wżyna się w skórę naszej kolektywnej głowy. Innym razem linia czasu biegnie po okręgu i wygląda jak malutki pierścień, stale się powiększający, tak jak epidemię czy meteor, który spada z czarnego syberyjskiego nocnego nieba i wdziera się w ziemię gdzieś w lesie, wyrzucając falę czasu. Niekiedy jest jedynką, prostą, dumną linią, raz z zerem okrągłym i osłaniającym. Ten tekst jest eksperymentem, próbą odwrócenia: czy czas może również pełzać, pełzać od lewej do prawej, z zachodu na wschód, czy może płynąć z zewnątrz do wewnątrz? To ja jestem narratorem tej historii, to ja prowadzę ten eksperyment. Związek pomiędzy narratorem a opowieścią jest zawsze kołem. Jest coś wewnątrz i coś na zewnątrz. Lecz kto lub co znajduje się w kim lub w czym? Jestem zmęczony, tego jestem świadomy. Opowiadam, żeby nie zasnąć. Ta opowieść musi się wydostać. To świat Birobidżanu chce ujrzeć światło dzienne, a nie Birobidżan tego świata. Na krawędzi snu, na krawędzi rzeczywistości. Czy ten Birobidżan istnieje naprawdę? Tak, widzę go przed sobą, ale może zniknąć w jednym mrugnięciu oka. Stój spokojnie, Biro, że mógł cię naszkicować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy przyjmą Państwo jeszcze piątą próbkę dla odmiany? Terezja Mora Muna, czyli połowa życia. Ja przeczytam też sam początek, bo on już wprowadza w trudne dzieciństwo naszej bohaterki. Gdy na sygnale zabrali mamę, zeszłam na podwórze. Stał tam rower. Znowu z przedbitą dętką. Wyparszywe gnoje. Podwórkowe mury zawtórowały mi echem. Któż to widział, żeby młoda dama tak krzyczała? I cóż to za język? Babcia Mejder. Dopiero co byłam jeszcze serdenkiem. Co się dzieje, serdenko? Twoja biedna mama? Toż to straszne, serdenko. Co się stało? Po mojej osiemnastce mama wytrzymała dokładnie tydzień, a potem zapiła za dużo tabletek za dużą dawką alkoholu. To się stało? Nic nie rozumiem, jak tak panie wie, prychnęła dyspozytorka. Lecz mimo to wysłała Erkę pod właściwy adres. Minutę później była też policja. Nie pozwolili mi zabrać się karetką. Przesłuchali mnie w mieszkaniu, przy otwartych, przy drzwiach otwartych na oścież. Mejder nie ośmieliła się wejść, stała na klatce, ale i tak usłyszała, ile trzeba. Co tam, alkohol, czerwone wino ważne są tabletki. Które tabletki? Zabrali prochy, mnie zostawili, mimo że też jechali do szpitala. Radiowu nie taksówka. Włosy lepiły mi się od potu, dresy były przykrótkie, lecz tak bardzo dygotały mi ręce, że nie dałam już rady się przebrać. Poza tym wzięłam sobie do serca słowa dyspozytorki. Że nie mam się mazać, bo inaczej kiepski ze mnie pożytek. Byłam gotowa jechać do szpitala rowerem, ale znów miał kapcia. I to zawsze akurat wtedy, gdy parkowałam go przy poręczy schodów do piwnicy. Sprawdziłam nawet dokładnie, czy nie leżą tam jakieś gwoździe albo niewidoczne kawałki szkła, ale nic, ani śladu. Ktoś z tego domu, ktoś, kto nie chciał, żebym trzymała tu rower, zawsze przebijał mi opony, zawsze na zmianę to przednią, to tylną parszywe gnoje a pani, pani Mejder niech mnie pani nie poucza, będę mówić, jak mi się podoba. To tyle. Dziękujemy Państwu za, za uwagę. To była część, w której my żeśmy zadawali pytania, ja zadawałam pytania i dyskutowaliśmy, ale pytanie do Państwa. Czy mają Państwo tutaj jakieś komentarze, uwagi? Bardzo chętnie na to odpowiemy. Skoro nie ma pytań, to jednak. Ja tylko chciałam się upewnić o to pierwsze zdanie, którym pani tak nas tutaj zaintrygowała. I chciałabym wiedzieć, czy to było to zdanie o tym, tym samym ojcu? Tak, że mamy? Okej. Okay. Dobrze. Znaczy nie wiem, czy też mamy na tyle czasu, ale chciałabym Państwa troszkę podpytać o warsztat tłumaczeniowy. Jak to Państwo robią tak na co dzień? Jak to wygląda? Jeżeli kilka słów mogliby Państwo nam na ten temat powiedzieć. O warsztat to znaczy o codzienną pracę, czy bardziej o budowanie... No różnie. To znaczy, jest, część tłumaczy. Traktuje tłumaczenie literatury jako swój główny zawód, ale mam wrażenie, że no, to jest jednak mniejsza część. Ja na przykład tłumaczę po godzinach, co, co jest no wyczerpujące, ale na tyle mi na tym zależy, że, że gdzieś tam czas potrafię wygospodarować. I to, co dla mnie też jest przydatne w warsztacie, to jest to, że, że mam biurko z regulowaną wysokością i czasem mogę sobie przy nim stanąć, czasem mogę sobie połazić, czasem mogę usiąść, bo inaczej to mnie nie wytrzymał tyle przy biurku. Ja mogę. Mogłem... Tak, może, może jeszcze. Dobrze, to może ja też odpowiem, ale nie wiem, mikrofon cały czas jest OK, dobrze działa. Ja też, tak jak Kamil wspomniał, nie pracuję na 100% jako tłumaczka, tylko jest to powiedzmy czasem, czasem 30%, czasem połowa mojej działalności zawodowej. I tutaj warsztat nasz się bardzo różni, bo tak samo jak różne są książki w naszym projekcie, różne są książki, jakie tłumaczymy, i wtedy to definiuje trochę naszą pracę. Jak ja na przykład tłumaczę książki, Naukowe bądź popularno-naukowe to się też łączy z bardzo obszernym badaniem tematu, badaniem takim przy biurku, ale też wyprawami do biblioteki, konsultacje z różnymi specjalistami, terminologii, źródeł, bo czasem też nie są nieściśle podawane. To tak. Poza tym też, jeżeli nawet odpoczywam od tych trudnych książek, bo tłumaczę na przykład o wojnie, ale też o historii sztuki i inne takie poważniejsze tematy, to jak tłumaczę książki dla dzieci, to to jest dla mnie odpoczynek. To nie znaczy, że, że też jest plaża, bo też muszę konsultować czasem rzeczy z autorami, żeby, żeby na przykład ustalić to, jak jakiś potwór wyglądał w jakiejś bajce, czy to, czy był łódź żeńskiej czy męskiej, żeby odpowiednio to oddać w języku polskim. Ale myślę, że jest to, to właśnie to, lubimy to, nas pociąga to, to drążenie tematu i, i rozkładanie go na części pierwsze. Nie wiem, Kasiu, zgodzisz się ze mną? Tak, absolutnie. Ja jestem z kolei osobą, która faktycznie przeszła zupełnie na tłumaczenie literatury, bo wcześniej tak jak Gosia mnie przedstawiała. Um, Długo nauczałam. Ja w ogóle jestem osobą, która w wieku już chyba kilkunastu lat stwierdziła, że chcę być nauczycielką. I to był taki mój zawód marzeń. Całe studia też byłam przekonana, że ja będę nauczycielką. Pracę magisterską pisałam z metodyki nauczania. I cały czas myślałam o tym nauczaniu, i zaczęłam nauczać faktycznie moją wymarzoną grupę docelową, czyli dorosłych. Ale po kilku latach okazało się, że to mnie bardzo wyczerpuje. Spalam się przy tym, bardzo się w to angażowałam i, i stwierdziłam, że potrzebuję troszeczkę wyciszenia i zaczęłam ten punkt ciężkości stopniowo przesuwać w kierunku tłumaczeń, czyli najpierw takie 10% było i tak dalej. A od kilku lat faktycznie zajęłam się tylko i wyłącznie tłumaczeniem, najpierw jeszcze tam przysięgłem specjalistycznym, a potem już tylko i wyłącznie literaturę, bo to daje największą satysfakcję. To jest faktycznie najciekawsze w tym wszystkim. Z każdej książki przerzucamy się na, na zupełnie inny za każdym razem temat. Więc mózg ma rozrywkę, że tak powiem. Nie tak jak wcześniej, że miesiącami wykonywałam to samo albo dokumenty. To nie może być po prostu ciekawe. Po Myślę, że czasie. też się uczymy dużo. Przy każdej tak, książce się uczymy. uczymy się jakiegoś nowego tak. tematu, poznajemy jakieś, jakieś naprawdę tajniki różnych obszarów życia. I to jest, tak. to jest fascynujące, że ten proces ciągłego uczenia się jest, jest taki. Fajne tak, przy tym. Tak, dokładnie. Chcę jeszcze powiedzieć, czy... może to będzie też interesujące hmm. dla osób, które ewentualnie myślą nad tym, zastanawiają się, czy, czy tłumaczenie książek jest dla nich, że to jest takie mm, rozwijające bardzo, ale jednocześnie niebezpieczeństwo na przykład istnieje takie dla mózgu. Że ta kilkumiesięczna, kilkumiesięczny okres zajmowania się jednym tematem potrafi wyczerpać czasem, szczególnie ciężkimi tematami, mhm. szczególnie w naszym języku, bo, bo to są tematy przeszłości, która czasem jest naprawdę ciężka. Mhm. Co jeszcze? Poza Myślę, tym... że, że bardzo, bardzo dobrze, że zadała Pani to pytanie, bo spotykamy się w przeddzień święta tłumaczy, Międzynarodowego Dnia Tłumacza. I obecne spotkanie jest częścią wrocławskich obchodów tego dnia. Myślę, że, że to, co tutaj powiedzieliśmy, to też jest takie trochę. Oddanie tutaj głosu tłumaczom, którzy zawsze przeważnie stoją w cieniu, którzy, którzy mają być czasem, niektórzy mówimy, że powinni być jak szyba, niewidoczni i wtedy to jest dobre tłumaczenie. Także coraz więcej wydawców też umieszcza nasze nazwiska na okładkach. Jeżeli by Państwo na przykład byli zainteresowani. Wywiadami z tłumaczami, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, gdzie jest taki cykl pod tytułem Tłumaczę o sobie. I tam można też dużo ciekawych rzeczy przeczytać, ale też przeczytać parę anegdot na temat tego, jakie mieliśmy na przykład kłopoty czasem przy tłumaczeniu, bądź niespodzianki ale też zupełnie rzeczy niezwiązane z tym procesem, ale w pewien sposób wpływające, kształcujące nas jako tłumaczy. Czy jeszcze jakieś inne pytania może są? To ja, może dla formalności, nie będzie mnie widać, ale będą mnie Państwo słyszeć. E, ciąg dalszy obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza e, to jest nagromadzenie spotkań również w Muzeum Pana Tadeusza. 6 października zapraszamy na spotkanie z węgierskim tłumaczem Tadeusza Różewicza, Gasparem Keresztesem, który będzie rozmawiał z drugą tłumaczką, e, Naomi Petneki. E, oboje tłumaczą właśnie polską literaturę na węgierski i to może być dopiero przygoda. E, natomiast 9. 5 października. Drugie spotkanie, kończące cykl tłumacz w Muzeum Różewicz i tutaj teraz Bernhard Hartmann będzie rozmawiał z Natalią staszczek Prifer i to spotkanie wyjątkowo będzie się odbywało w naszej muzealnej kawiarni, czyli 6 i 9 jeszcze się widzimy, a ja dosłownie na zakończenie chciałabym jeszcze prosić chyba Kasię albo Mogosię o powiedzenie, co dalej z tym waszym projektem. Czy są już jakieś plany, jak go kończycie, żeby Zakończyć to spotkanie, powiedzcie, co dalej? To może, może ja powiem dwa słowa i potem pociągniesz Kasiu. Ja powiem tak, tak jak wspomniałam już na początku, jutro rusza strona internetowa z owocami naszej pracy, ale my już myślimy między innymi. O tym, żeby wspólnie wydać antologię jakichś opowiadań, esejów. Tutaj jeszcze nie jesteśmy zgodni co do tego, ale myślimy właśnie nad takim pomysłem, dosyć długofalowym. Oczywiście będzie to praca hybrydowa, to znaczy będziemy się spotykać może dwa razy w roku, ale będziemy też pracować wspólnie zdalnie. To jest I jeden przykład. I szukamy z przykładów. w tym celu wydawcy, który byłby zainteresowany taką współpracą z nami grupą pasjonatów, którzy mogliby pomóc w doborze dzieł, mogliby, moglibyśmy również się dostosować, moglibyśmy coś stworzyć razem z wydawcami, jakąś antologię, tak jak to robią właśnie Szwedzcy tłumacze. Zachęcamy. Bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby, gdyby taki wydawca się zgodził z nami współpracować. To ja jeszcze może dodam, że ta pierwsza edycja, Zamęt do celu, doprowadziła nas do wyprodukowania tych próbek, konkretnych książek. Natomiast teraz, dzisiaj i jutro, pracujemy w ramach następnych warsztatów, które już są sfokusowane na konkretnym temacie. Teraz pracujemy. Poświęciliśmy te warsztaty, te dwa dni tematowi przekładu dramatów. Pracujemy. Pod kierunkiem naszego kolegi Jacka Kaduczaka, który jest tutaj też obecny. Natomiast wiosną marzy się nam warsztat albo poświęcony poezji, albo innemu tematowi. Może tłumaczeniom audiowizualnym, może tłumaczeniom piosenek. Któż to wie, planujemy, że to będzie. Teraz chcemy mieć taką troszeczkę przerwę, bo w ciągu Niecałego roku um, zorganizowałyśmy aż cztery warsztaty. To jest naprawdę sporo roboty, ale sprawiało nam to dużo y, radości. Natomiast potrzebujemy troszeczkę odpoczynku, ale już, już zaczynamy działać nad następnymi warsztatami, które odbędą się najprawdopodobniej w maju podczas. Y, w w Warszawie. I to będzie w Warszawie. Co to będzie dokładnie, jeszcze musimy zdecydować, jeszcze musimy się namyślić. Ale na pewno będziemy informować. Także dziękujemy Państwu bardzo. Jeszcze ewentualnie, jeżeli będą jakieś później pytania, mogą nas Państwo bardzo łatwo znaleźć i skontaktować się z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy za Państwa obecność, za świętowanie z nami w tej formie. I przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować moim koleżankom i kolegom za udział w tej rozmowie. Muzeum Pana Tadeusza Josolineum i Instytutowi Goethego za wsparcie naszego projektu, że możemy tutaj dzisiaj być oraz kolegom ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, który, którzy licznie przyszli nas tutaj wesprzeć i nam kibicować. Dziękujemy bardzo i życzymy wspaniałych przekładów, sukcesów wszystkim tłumaczom, nie tylko tu we Wrocławiu, ale na całym świecie, współpracujących z nami i ze stowarzyszeniem. Dziękujemy bardzo.